Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria umożliwia Wam uzyskiwanie odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS poprzez portal Magiczne Wrota lub stronę Tip & Donation. W przypadku kontaktu poprzez portal Magicznych Wrót, link na dole bezpośrednio pod filmem, wysyłacie SMS-a pod numer 7455, w treści SMS-a wpisując kolejno INT.254, następnie skrót IT, następnie Wasze imię, Wasza data urodzenia, treść pytania. Jeżeli chcecie o kogoś zapytać, poproszę o imię tej osoby i jeśli posiadacie datę urodzenia, jeżeli pytacie o firmę, to poproszę o nazwę firmy, na przykład w której chcecie pracować. Taki, nazwijmy to, punkt zaczepienia. Kontakt przez Tip & Donation. Na dole w opisie filmu jest link. I tam macie różnego rodzaju możliwości płatności. Tam wystarczy Wasze imię, Wasza data urodzenia, treść pytania, jeżeli chcecie o kogoś zapytać, również imię tej osoby. I jeśli pytacie również o jakieś miejsce pracy, jakiekolwiek miejsce, to dajcie mi punkt jakieś zaczepienia. I na Magicznych Wrotach dostajecie ode mnie SMS-a zwrotnego bezpośrednio informujący Was, w którym filmie jest odpowiedź, z numerem filmiku. Na Tipie niestety nie mam takiej możliwości, nie mam takiego komfortu, zatem trzeba sobie niestety poszukać. Bardzo proszę o kontakt osoby pełnoletniej. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie. Nie stawiam kart odnośnie kwestii tutaj zdrad. Jeżeli pytacie o kwestie zdrowotne, to bardzo proszę o to, na co zwrócić uwagę. Nie diagnozujemy. Pytania, które nie będą zgodne z regulaminem BHP, będą przeze mnie pomijane i w tym przypadku nie ma możliwości zamiany pytania na inne. Zatem tak to wygląda. Moi drodzy, informacje jeszcze są tu na dole w opisie filmu, ale tam też jest link do filmiku, który mówi na przykład, jakich nie warto zadawać pytanie kart, czy też nie powinniśmy i że to nie jest na przykład korzystne dla którejkolwiek ze stron. Zatem jeżeli Was ta tematyka interesuje, to zapraszam. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, karty tarota, numerologia, karty anielskie, rytuały. Póki co to są moje techniki dywinacyjne, którymi się posługuję. Będziemy dzisiaj zmierzali do filmiku. Filmik będzie bardzo krótki, jest mało SMS-ów, ale ja zauważyłam, że w czwartki tak właśnie jest, a później w piątki też jest mało, a później gdzieś tam w piątki się realizuje ten live, stąd gdzieś tam już jest to wyczekane. Na Tipie nie ma tutaj informacji, żeby były SMS-ki od Was. Tutaj już włączę podgląd na karty i będziemy patrzyli. I teraz tak, pierwszy SMS jest od Magdaleny. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Mówcie mi po imieniu. Agiatis bądź Magda, będzie nam łatwiej tutaj. Mam w niedzielę imprezę. Jak ona będzie wyglądała? Mam w niej, rozumiem, w tą niedzielę, tak? Jak ona będzie wyglądała? W sensie czego, czy, mam nadzieję, się możesz spodziewać. Dobrze, na co zwrócić uwagę? Pokażcie karty. Jak ona będzie wyglądała? Na co warto zwrócić uwagę? Pokażcie karty. Impreza. Impreza w niedzielę. No to tak podobnie jak ja. Również mam w niedzielę tutaj, ale urodzinową. Nie wiem, jaką ty, ale urodzinową. No dobra, zobaczymy, jaki jest stan. Stan Gienka Monet, czyli tak jakby wydaje się być, że jeszcze trzeba coś zrobić do tej okoliczności tutaj. Karty pokazują, żeby unikać półprawd, nie dać się zmanipulować w tym miejscu, nie dać odwrócić sobie kota ogonem, bo takie sytuacje się mogą też zrysować, ale również może być mylna na przykład komunikacja, czyli warto doprecyzować, kto gdzie i kiedy się ma pojawić, tak? To, co pomoże, warto być jak najbardziej tutaj osobą dojrzałą ponad wszystko. To, co nieuniknione, no tak jakbyś w jakiś ten sposób... jest tak, to ma dwa znaczenia. Dziewiątka kielichów może mówić, że będziesz zakładała maskę, że być może się stresujesz, być może to jest bardzo duży wyczyn dla Ciebie, a jest uśmiech na twarzy. Takie zakładanie maski, czyli pokazanie, że jest wszystko w porządku w całej sytuacji, także tak może się to rysować. I karta Trójki Mieczy może mówić, że w jakiś ten sposób nie do końca, bez
zmian w schematach zachowań możesz czuć się komfortowo. A przy tej właśnie imprezie, czy też podczas tej imprezy, może też tak być, że albo ktoś szybciej będzie chciał skądś wyjść, i stąd jest też to rozczarowanie, albo może karta świata też mówi, że gdzieś tam jest małe zainteresowanie daną właśnie sytuacją. A zatem jeżeli karta świata jest przy rozczarowaniu, to jest tak zwane, albo ktoś szybciej umyka, szybciej wychodzi, niż byś tego oczekiwała, ale również szybciej się kończy na przykład impreza, niż ty zakładasz, ale to jest też takie uciekanie w świat. Czyli na przykład dobrze by było, gdyby telefony były schowane, żeby impreza nie toczyła się każdy sobie z nosem w telefonie. To jest taka podpowiedź. Oczywiście z tą informacją zrobisz, co uważasz. Zatem tak to może wyglądać. Ale ważne jest też to, żebyś nie dała sobie tutaj się zmanipulować. Ważne jest też to, żeby ktoś nie próbował odwracać kota ogonem w całej sytuacji. To, co ci pomoże w tym całym, bądź silna i bądź ponad pewne sytuacje, a wtedy to rozczarowanie się nie zrealizuje. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. To nie jest na YouTube. Idziemy dalej. Patrycja, dzień dobry, witam cię serdecznie. Chciałabym zapytać, jak będzie wyglądać relacja z... Czy wchodzić w tą relację? Pozdrawiam i z góry dziękuję. Ciebie też pozdrawiam. Jeżeli chodzi o kwestię jego daty urodzenia, on ma klucz wcielenia, bardzo taki, który może generować problemy. Jeżeli pracuje nad swoimi emocjami, to wszystko w porządku, ale osoby, które mają ten klucz wcielenia, bardzo często mają chwiejne decyzje, niestabilność emocjonalną, przewrażliwienie, nadwrażliwienie, ale też tak zwane, no jest to mężczyzna, ale też podpowiem, to jest tak jakby gdzieś tam ktoś fochem tutaj szedł na tej zasadzie, tak? Ale zobaczymy, jak będzie wyglądać ta relacja. Jak będzie wyglądać ta relacja? Pokażcie kartę. Jak będzie wyglądać ta relacja z tą osobą? Jak będzie wyglądać z tą relacją? Ta relacja z tą osobą? Pokażcie karty. Co też tu ma w głowie? No, gdzieś tam się rozgląda. Patrzy też w twoją stronę. Co tutaj jest jeszcze? Mam pokazane, że on gdzieś tam jeszcze w emocjach wraca do spraw przeszłych. To, co on będzie chciał zrobić? Mam wrażenie, że mu się podobasz, bo karta Sabułów mówi o tym, że gdzieś tam ten aspekt fizyczny góruje nad emocjonalnym. Póki co, na początku to też gdzieś tam znajomości, no musi nam się ktoś spodobać, żeby gdzieś tam wkraczać w pewne historie. Tutaj, co stanie między wami? Mam wrażenie, że gdzieś tam niegotowość jest tworzenia relacji. I mam wrażenie, że troszkę po obu stronach, że gdzieś tam nie do końca to tak jest, jak być to powinno. Zobaczymy tu. Nie odcięcie się od spraw przeszłych, nie oczyszczenie i jakby to jest tak zwane, żeby to nie było lekarstwo, plaster na. Niezauważanie swoich potrzeb finalnie, gdzieś tam być może unikanie odpowiedzi. Karta czwórki kielichów z ósemką była bardzo często, a mówi też o spóźnionych reakcjach w odpowiedziach, które się mogą finalnie realizować tutaj. No i jeżeli chciałabyś mieć to na zasadzie towarzysko, lekko, przyjemnie, kawa, kino i tyle, no to proszę, jeżeli gdzieś tam byś chciała w jakiś sposób realizować to związkowo, to karty pokazują, że to nie do końca jest ta historia. Mam nadzieję, że ci pomogłam. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. YouTube. Pani Madziu, bardzo proszę horoskop do końca roku. Popatrzymy, jak to będzie wyglądać. Te horoskopy długofalowe w postaci SMS są tak zwana jedna karta na miesiąc, tak? Także zobaczymy, co karty tu pokażą. Horoskop do końca roku dla Joanny. Pokażcie karty. Horoskop dla Joanny do końca roku. Jak to się może rysować? Do końca roku, tego 2019. Pokażcie karty. Jak to się może rysować? Joanna. I jest tak, jeszcze lipiec, sierpień.
Jeżeli chodzi o kwestię tego roku, mam tu pokazane, że lipiec będzie obfitował w ludzi, których znasz. Mogą się pojawiać osoby z przeszłości, mogą gdzieś tam się rysować towarzysko, czy też towarzysko w znanym otoczeniu. Królowa Mieczy, uważaj na wszelkiego rodzaju patrzenie Ci na ręce, możliwe załatwianie jakichś spraw administracyjno-urzędowych, ale również i zdrowotnych. Karty tutaj pokazują dziewiątka monet, że gdzieś tam może być wysyp dobry bytu, warto pomóc szczęściu w finansach. Karty też tu pokazują, że ostatnie 3 miesiące tego roku mogą być trudne. Trudne na zasadzie takiej, że one dadzą jakieś doświadczenie, lekcje i wyciągniemy z tego tutaj naukę, tak? Karty pokazują, że będzie trzeba zwrócić uwagę na tak zwane przysługi. Nie robić niczego wbrew polityce danego miejsca, wbrew prawu i tak dalej. Nie naginać zasad, bo to się czkawką odbije. I to może być też cenna lekcja, że nie rób nikomu dobrze, aby tobie źle nie było. Nie mówię, że nie należy pomagać, ale czasem ktoś oczekuje od nas pomocy wbrew naszej godności, wbrew polityce pracy, no a co, dla znajomego nie schowasz albo coś takiego. Ja nie mówię, że gdzieś tam tak to się będzie rysować, ale karty pokazują. Karta diabła z piątką mieczy to są niecne zamiary wobec twojej osoby, zatem bądź ostrożna. Karta kapłana. Karta kapłana może wnosić właśnie lekcję, naukę, poszerzanie wiedzy, ale również może wnosić osobę, która będzie chciała wkraczać w twoją historię, około towarzysko emocjonalną, to jest osoba, która będzie chwilkę i sobie pójdzie. Na tej zasadzie tak to wygląda. W zdrowiu zwróć uwagę na układ moczowy lub nerki. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Idziemy dalej. Karolina. Czy kiedy pozna mężczyznę do stałego związku, a może przelotne znajomości? To albo jedno, albo drugie. Bo jeżeli chodzi o przelotne znajomości, to mogą się rysować do czasu poznania tego właściwego. Ale jakby zawarłaś to w pytaniu, to postaram się gdzieś tam to też zerknąć. Pokażcie. Czy i kiedy poznasz mężczyznę do stałego związku? Pokażcie karty. Pokażcie karty. Pokażcie. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o kwestie tutaj przelotnych znajomości, to one będą. Mi się pokazuje już coś tutaj do końca sierpnia. Jest jakaś szansa na coś przelotnego, ale to będzie dosłownie chwilka. Później mi się pokazujesz na lato kolejnego roku jako osoba, która jest w relacji romansowej, bo tu jesteś w Królowie Buław pokazana, czyli gdzieś tam będzie ktoś inwestował czas i energię dla Ciebie, ale gdzieś tam z góry ta osoba może mieć świadomość, że to nie przetrwa, bądź Ty też możesz mieć taką świadomość. Zatem coś takiego mi się pokazuje. Osoba, która w jakiś tam sposób jest dla Ciebie jako stała historia, pokazuje się na czwartą jesień od dnia dzisiejszego. Osoba, która może być dużo starsza od siebie i te działania jakby poznawcze są podczas przemieszczania bądź przeprowadzki Twojej bądź tej osoby. Zatem tak to się rysuje. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. I tu YouTube. Jakie są myśli i uczucia w stosunku do mnie? Z góry Ci dziękuję i pozdrawiam. Kochanie, napisałaś mi tego samego SMS-ka w formie SMS-a, zatem na maila bardzo Cię proszę o inne pytanie, bo masz zdublowane tutaj pytanko, dobrze? Jakie są myśli i uczucia w stosunku do Ciebie, tego mężczyzny? Pokażcie karty, Ania pyta. A myśli i uczucia w stosunku do Ciebie. Pokażcie karty. Ania. Pokażcie karty.
w stosunku do Ciebie, myśli pozytywne gdzieś tam, w Twoją stronę będzie też zmierzał. Uczucia. Karty pokazują, to jest tak jakby nie powinien, bo rycerz monet wielokrotnie mi pokazywał o mezaliansie, mówił, pokazywał mi o tym, że nie wiem, czy powinienem, ona zasługuje na kogoś lepszego. Takie mam tutaj historie z jego osoby i może się chcieć gdzieś tam wycofywać w całej sytuacji. Nie dość, że pozytywnie myśli, gdzieś tam emocjonalnie nie do końca, albo za wysokie progi jak na moje nogi, i jest tutaj wycofywanie się, mniej go w tej relacji czy też znajomości niż więcej. Tak to na tą chwilkę wygląda. A tutaj pytanie mail 22:42. Dostałaś zaproszenie na ślub, dobrze. Czy do tego czasu znajdziesz kogoś? Czy do tego czasu znajdziesz kogoś, kto by mógł z Tobą iść? Czy do tego czasu znajdziesz kogoś, aby zmierzać w tą historię? Pokażcie kartę. Czy do... znajdziesz osobę towarzyszącą. Co jest za, co jest przeciw? Karta rada. Jeżeli chodzi o kwestię tego, masz szansę na znalezienie kogoś, czy też mieć osobę tak zwaną towarzyszącą, ale karta rada tutaj jest w całej tej historii jakby coś przeciągnąć, odciągnąć, bądź odłożyć w czasie. Zatem karta pustelnika mówi o bardzo często umorzeniu pewnych spraw, decyzji, odraczaniu na tej zasadzie, ale mam też pokazane tu, że jakby może się znaleźć ktoś dla Ciebie, czy też z Tobą, ale żeby tej osobie jakiś czynnik, na przykład męsko-zawodowy, też nie poprzeszkadzał. Historia jest taka, że możesz, owszem, ta osoba gdzieś tam może się finalnie zgodzić nawet, ale mam pokazane, że tu aspekt męsko-zawodowy może być czynnikiem przeszkadzającym, a karta rada mówi o odraczaniu, umarzaniu. Zatem tak to wygląda, kochanie. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Idziemy dalej. Tu. Ania, czy pojechanie na zakończy się dobrym? Okej, czy warto tam jechać? Czy to będzie korzystny dla Ciebie wyjazd? Pokażcie karty. Czy to będzie dla Ciebie korzystny wyjazd? Pokażcie karty. Czy to będzie korzystny dla Ciebie wyjazd? Pokażcie karty. Czy to będzie dla Ciebie korzystny wyjazd? Czy to będzie dla Ciebie korzystny wyjazd? Mam tu pokazane, że gdzieś tam nie do końca jest to korzystne i wypoczynkiem. Jesteś bardziej umęczona niż wyjechałaś. To jest raz. Karty pokazują, że atmosfera może być całkiem przyjemna, ale mam jakieś straty w związku z tym wyjazdem. Zubożenia. Możesz coś stracić, zgubić. Być może właśnie korzyść odpoczynku, że nie do końca tak to jest. Ale też karty pokazują, że jeżeli gdzieś tam nie chcesz, żeby się ta strata zrealizowała, zwróć uwagę na ogólne samopoczucie, bo mi ono też pokazuje jako coś, co może być w dyskomforcie i tego też powodem. Zatem tak mi się to tu zarysowało dla Ciebie. Bez zmian w schematach zachowań, a atmosfera może być całkiem fajna, ale jesteś w zubożeniu, czyli nie możesz powiedzieć dobrym odpoczynkiem. Może być strata, zguba zubożenie jest przy Tobie. Ale też to wynikuje tym, żebyś zadbała o swoje dobre samopoczucie. Pozdrawiam Cię serdecznie. A YouTube, Patrycja. Madziu, idziesz na wesele. Sprawdź proszę, czy wrócę zadowolona i czy się wybawisz. Dobrze. Idziesz tego dnia na wesele i czy się dobrze wybawisz. Czy wrócisz zadowolona i się wybawisz.
czy wrócisz zadowolona. Nie zapomnij czegoś, jak będziesz szła, jechała na to wesele. Tutaj może się coś opóźniać, mi się pokazuje. Jest jakiś dyskomfort poprzez czas tutaj, w całej tej jakby historii. Ale ty idziesz na to, bo ja jakby mam zatrzymanie w ogóle, tak jakby ciebie tam nie było. I mam, jakbyś miała wcześniej stamtąd wyjść. Zatem jeżeli skądś wcześniej wychodzisz, to znaczy, że nie do końca się wybawisz. Karty pokazują, co ci pomoże. Spójrz na to wesele troszkę inaczej, bo nie widzisz czegoś, co może powodować to, że w jakiś ten sposób, w cudzysłowie, uciekasz. Zatem na tą chwilkę bez zmian w schematach zachowań niestety nie mam dla ciebie dobrych informacji, żebyś miała być zadowolona i się wybawiła. Zatem tak. Nie wiesz jeszcze wszystkiego, coś ci umknęło, tu jest jakieś przesunięcie w czasie i karta to, co nieuniknione jest, ta czwórka buław bardzo często mówi o tym, że pozostajemy w miejscu, a w swoim domu, tak? I karta zatrzymania, bierność. Nie mam tutaj historii takiej, która by mówiła o wybawieniu. Albo bierność może być nudno dla ciebie, nie mówię, że cała impreza, ale dla ciebie, i jakby uciekasz. Zatem na tą chwilkę może zmień nastawienie, jeżeli chodzi o tą okoliczność, tak? Bo gdzieś tam nie do końca to jest tak, jak być powinno. Kochani, i to wszyscy na dzisiaj. Tak jak mówiłam, dzisiaj mamy malutko samysików. Parę jest na to, aby gdzieś tam nie było na YouTube. Widzimy się jutro i jutro też jest live. Dzisiaj nie wiem, czy zdążę zrobić pogadankowego, ale też mam tutaj temat dla was bardzo ciekawy na za tydzień odnośnie wibracja imienia i co ona nam daje, co ona nam wnosi. Zatem myślę, że ciekawy też temat. Lubicie ten aspekt numerologiczny, może tych kart jest też w tych pogadankowych już bardzo dużo. I tutaj coś, co możecie również i wy sami dla siebie zrobić, sprawdzić, no to myślę, że o tym porozmawiamy. I powiem wam tak, te naznaczenia, które gdzieś tam jest z wibracji imion, są zgoła inne, niż byście przypuszczali, co jest do tradycyjnie brzmiących tutaj cyfr przypisane. Czwórka nie jest taką oczywistą czwórką, siódemka też nie jest taką oczywistą siódemką, zatem może być bardzo zabawnie i ciekawie. Za dzisiaj wam bardzo, bardzo dziękuję. Całuję, to pa!